czy ludzie, którzy przychodzą do Pani, żeby z Panią porozmawiać, odchodzą stąd z rozwiązanymi problemami? To znaczy problem, to znaczy tak, mają odpowiedź, mają podpowiedź, w jaki sposób mogą postąpić, co mogą zrobić, jak pomyśleć, jak ułożyć myśl, żeby problem rozwiązać. Natomiast od nich samych zależy, czy ten problem rozwiążą. Nie zawsze chcą rozwiązać problem. Nieraz ludziom jest dobrze być z problemami, bo się są w kręgu zainteresowań rodziny i nie mają interesu jak gdyby rozwiązania problemu, ale mają, przynajmniej pokazują, że mają chęć to zrobić, że mają chęć rozwiązać problem. Więc to nie jest też taka jednoznaczna odpowiedź. Każdy znajduje rozwiązanie, dostaje odpowiedź, dostaje podpowiedź, a potem już sam musi zdecydować, czy chce z tego skorzystać, czy nie. Pani Zosiu, ja nie ukrywam, że to, co Pani teraz do mnie mówi, brzmi trochę enigmatycznie. I żeby naszym telewidzom nieco rozjaśnić to, o czym Pani teraz do mnie mówi, o czym opowiada, ja Pani zadam pytanie takie no, bardziej konkretne. Co to jest diagnoza energetyczna? Diagnoza energetyczna dotyczy konkretnego problemu, który człowiek ma ze zdrowiem. Najczęściej trafiają do mnie osoby, które są niezdiagnozowane przez lekarzy albo źle zdiagnozowane i wtedy trafiają do mnie. Diagnoza energetyczna to jest wgląd, jak gdyby, czyli widzenie ciała energetycznego człowieka, jego zakłóceń w organizmie, ale też przyczynę tych zakłóceń. Czyli podaje człowiekowi, jakie ma problemy w swoim ciele, gdzie są zakłócenia energetyczne i co może zrobić, żeby to zmienić. Czy zawsze przyczyna, którą jest energia, czy złe przepływy energetyczne, odbija się na naszym zdrowiu fizycznym? To znaczy może nie tyle, że jest zły przepływ energetyczny, tylko jest blokada przepływu energetycznego, czyli jest jakieś miejsce w człowieku, które jest blokadą. To może być organ, mogą być to jakieś naczynia, mogą być to narządy. To jest po prostu, to nie jest też takie jednoznaczne. Natomiast to jest jeden z aspektów złego samopoczucia człowieka i choroby. Natomiast problem jest dużo głębszy, ponieważ on zawsze dotyczy umysłu, tego co człowiek, przyczyny, czyli intencji, która jest w człowieku, dlaczego on jest chory. Bo człowiek jest chory często z nieuświadomionych swoich intencji, kiedy chce coś uzyskać, kiedy jest zmęczony. Też nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Ale przyzna Pani, że to wszystko brzmi jak czary. To znaczy, Pani Wioletko, opowiem takie jedno zdarzenie. Robiłam diagnozę, to była osoba z Warszawy, starsza pani, która była bardzo zmęczona życiem i miała bardzo poważny konflikt ze swoim synem. Była bardzo chora. Zadzwoniła do mnie z prośbą o diagnozę jej córka i zadzwoniła ta pani, przeprowadziłam całą diagnozę, wykazałam, jakie organy są chore, co się w jej organizmie dzieje, co dobrze by było, gdyby robiła, jeśli chce wyzdrowieć, czego żeby nie robiła, to znaczy nigdy nie zakazuje czy nakazuje, tylko wskazałam jakie produkty, jakie leki, jakie zachowania i tak dalej mogą spowodować u niej pogorszenie stanu zdrowia. I na przykład wskazałam, że ponieważ ona już nie jadła, wskazałam taki moment, pokazałam jej ten moment, że jeśli ona w tym momencie bardzo powoli zacznie jeść określone produkty, ona się wzmocni się jej psychika i jest szansa, że ona wtedy wyzdrowieje, ale że byłoby niewskazane dla niej na ten moment, żeby ona na przykład zgodziła się na operację. Bo lekarz proponował jej konkretną operację. Ta operacja nie powinna się była odbyć, ponieważ był to najtrudniejszy dla niej czas, ponieważ było to lato, były upały, ona nie jadła, była bardzo słaba.
ale tu nie tkwił problem w niej, tylko w konflikcie z synem. I zadałam jej pytanie, czy pani chce żyć? A ona mi odpowiedziała, że nie. I ja zrobiłam wszystko to, co jej mówiłam, żeby nie robiła, jeśli chce żyć. Czyli żeby nie szła do lekarza na operację i tak dalej, żeby rozwiązała problem ze swoim synem. I po 2 czy po 3 tygodniach zmarła. Pani Zosiu, mogę jeszcze inaczej to opowiedzieć. Proszę. Żeby było łatwiej. Czyli wskazuje człowiekowi, który przychodzi z diagnozą, wskazuje przyczynę choroby i wskazuje rozwiązanie, co może zrobić, żeby wyzdrowieć. Czyli pokazałam tej pani, że musi uzdrowić swoją relację. Dobrze by było, gdyby uzdrowiła swoją relację z synem, ponieważ tam był problem. I nawet jak ona wykazywała maksimum dobrej woli, syn nie. Dlatego w momencie, kiedy przyszedł u niej przerzut, bo ona miała poważny w sobie stan, ona to wykorzystała i w momencie, kiedy pojawił się bardzo poważny konflikt z synem, ja nie chcę tu mówić jakby o takich drastycznych szczegółach, to w tym momencie, chyba dzień, dwa i już nie żyła, zmarła. Uciekła od problemu, nie była go w stanie rozwiązać. Wykorzystała informację, którą dostała, którą jej musiałam dać, bo zadała pytanie. Tą informację wykorzystała, żeby jej stan zdrowia się pogorszył. Początkowo, kiedy rozwiązywała swój problem i syn, i z córką rozmawiałam z synem, ona robiła wszystko, żeby wyzdrowieć. I faktycznie zaczęła jeść, miała taką myśl, żeby wyjechać ze swoim mężem, gdzieś tam odpocząć i tak dalej. Ona w tym momencie zaczęła nabierać sił. Potem pojawił się problem, konflikt i zrobiła dokładnie to, co mówiłam, że żeby nie robiła, jeśli chce żyć. Czyli poddała się operacji. Pani Zosiu, czy to znaczy, że tak naprawdę intencja rządzi naszym życiem? Nasza intencja, tak. Może nie do końca całym naszym życiem, ale jakimś zdarzeniem, czymś, co robimy, ale jaką mamy relację do drugiego człowieka, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Czyli intencja nie rządzi naszym życiem, ale ma wpływ jak gdyby na to nasze życie. Na to, jak się zachowujemy, jak wyglądamy. Czyli przychodzi powiedzmy wiosna, wszystkie dziewczyny są piękne i wyglądają pięknie, ale one nie są piękne dla siebie, one chcą być piękne dla kogoś. Prawda? Więc wiosna to jest i sposób wyglądu tej dziewczyny, no to jest intencja, to jest konkretna intencja. Albo poznanie chłopaka, albo zapoznanie się z nowym chłopakiem. Pani Zosiu, a skąd pani to wie? To jest takie pytanie, które nie ma takiej też jednoznacznej odpowiedzi, ale powiedzmy, że miałam 3 razy, można to nazwać przebudzenie, czyli coś, co się nazywa śmiercią kliniczną i dotknęłam tego, co dotknie każdy człowiek i dotknął już, bo ja wiem, że jest coś takiego, co nazywa się reinkarnacją, ja nazywam to obrazy reinkarnacyjne i w momencie, kiedy umiera nasze ciało, to dotykamy czegoś takiego, co nazywa się absolut. Ja nazywam to nanochwilą, czyli moment, kiedy dokładnie cała wiedza, jaka tylko jest możliwa, wszystko, cały wiem, człowiek w tej jednej nanochwili ma jak gdyby uświadomione. To jest ten stan, który ludzie określają jako stan absolutnego szczęścia, radości, czegoś, czego nie potrafią określić. I taki stan każdy człowiek ma. Potem ma jakąś taką swoją decyzję w tej jednej nanochwili. Potem człowiek ma jakąś taką swoją decyzję, dla której się budzi albo dla której się rodzi. I albo to wiem, pamięta, na zewnątrz pamięta, albo zapomina. Najczęściej chcemy zapomnieć, bo słowo wiem to jest ogromna odpowiedzialność za to, co się mówi, myśli, czyni,
To jest bardzo duża odpowiedzialność w relacjach z ludźmi, z opieką, związana z opieką nad każdą istotą. I to wiem, mobilizuje człowieka do takich świadomych, odpowiedzialnych zachowań. Nie możemy sobie pozwolić wtedy już na coś, co jest wolną wolą. I to słowo, które jest takie kluczowe w życiu człowieka, ja mam wolną wolę, wolno mi robić różne rzeczy, jest to takie słowo, które jest takim kluczem, to jest taki klucz do przejścia, ja znowu muszę się urodzić, żeby zobaczyć, czy ta wolna wola doprowadziła, że ktoś przeze mnie płakał, ktoś przeze mnie cierpiał i wszystko, co uważałem, że robiłem dobrze, okazało się, że robiłem źle i w tej chwili muszę to zmienić. Także ta wolna wola absolutnie jest już po dotknięciu takiej, w tej nanochwili, tej energii, która jest energią absolutu, kiedy się człowiek budzi z tym wiem, jest po prostu dużą odpowiedzialnością, co nie znaczy, że ja słowo wiem towarzyszy mi przez cały dzień. Cały dzień to jest obserwacja, skupienie, uważność. I dopiero w momencie, kiedy jest sytuacja, zdarzenie, pytanie, spotkanie, wtedy po prostu z tego wiem, jest jakiś odkrywam jakiś aspekt, odpowiedź, rozwiązanie, podpowiedź. Stąd często pytanie, kim ja jestem. No jestem Zosia Ćwieklińska. Pani Zosiu, a czym w takim wypadku, w kontekście tego, o czym przed chwilą Pani mówiła, jest choroba? Choroba jest to stan, który fajnie wykorzystać, żeby odpocząć. Choroba jest to stan ciała, który jest spowodowany stanem umysłu. Nawet te najcięższe choroby? Tak, nieraz rozmawiałam kiedyś z takim bioenergoterapeutą, tu w Wałbrzychu. Który pomagał, miał taką misję, leczył ludzi, uzdrawiał i tak dalej. Oczywiście robił to zawsze za zgodą i prośbą tych ludzi, nie wolno w człowieka ingerować, bo nigdy nie wiadomo, czemu tak naprawdę ta jego choroba temu człowiekowi służy. Nieraz jest tak, że trzeba po prostu, ale wiedzą to dzieci, nieraz jest tak, że człowiek musi się położyć do łóżka na kilka dni, tak naprawdę, żeby odpocząć, bo ciało już jest na granicy wytrzymałości. Umysł jest na granicy wytrzymałości, psychika, czyli już jesteśmy na takim skraju, że jeśli nie odpoczniemy, a nie widzimy możliwości odpoczynku, to za sprawą naszą, naszej świadomości, a każdy człowiek jest świadomy, świadomością jest, no to zdarza się sytuacja, że pojawia się choroba, czyli jest i zakłóceniem energetycznym, ale jest też stanem, który jest człowiekowi potrzebny. Więc nie zawsze choroba jest to stan, który jest niekorzystny dla człowieka. I dlatego na przykład się spotkałam z tym, że w Wielkiej Brytanii leczy się Nurofenem, APAP-em, paracetamolem, ponieważ dzieci mają tak zwane trzydniówki, kiedy dziecko się zmęczy rodzicami, problemami w szkole, w przedszkolu, wtedy dziecko mówi sobie, no to ja już sobie posiedzę w domu. Wtedy mamusia się zainteresuje, tatuś się zainteresuje, dzieci z przedszkola laurki przyślą. Ktoś, no, wszystko jest w kręgu zainteresowań, a przed chwilą nikt go nie widział. Może miał nawet jakieś, dziecko miało jakiś problem, coś się zadziało, więc w Wielkiej Brytanii już lekarze wiedzą, nazywają to trzydniówki. I ja się w pracy swojej też spotkałam z dziećmi, które były chore tylko dlatego, że miały jakiś problem, coś się po prostu zadziało. Czyli sobie wymyśliło chorobę. Powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch należałoby odwrócić. To zdrowy duch powoduje zdrowe ciało. Dokładnie tak. Ale co teraz zaczynamy, byśmy musiały się skoncentrować na słowie duch, a to już było za trudne, co znaczy słowo duch. Ale zdrowy umysł, umysł wyspokojony, stan takiego poczucia bezpieczeństwa, będziemy najbezpieczniej mówić o dzieciach, stan poczucia bezpieczeństwa, jest w domu fajnie, jest mama, jest tata, jest no wszystko jest dla tego dziecka, to co on potrzebuje, żeby czuć się bezpiecznie.
każde dziecko potrzebuje czegoś innego dla poczucia bezpieczeństwa, prawda? To w tym momencie my dotykamy takiego momentu, zgubiłam myśl. Proszę kontynuować. Mówiliśmy o duchu i mówiliśmy o zdrowiu dziecka, tak? Tak, tak. Że dzieci czasami wpadają w chorobę tylko dlatego, żeby zaspokoić jakieś własne niedomogi natury psychicznej, mentalnej, tak? Dokładnie tak. Dobrze, a czy Pani potrafi taką rozhuśtaną energię uspokoić? Albo czy Pani potrafi energię poukładać? Ale rozhuśtaną, co to znaczy? No taką właśnie, no nieokiełznaną, taką niepoukładaną. Chodzi o, my będziemy mówimy o dzieciach? Mówimy o wszystkich ludziach. To zatrzymamy się przy dzieciach, bo trudniej z rozhuśtanego dorosłego dziecko, rozhuśtane dziecko. To znaczy tak, zacznę od tego, że kiedyś przyszła taka pani do mnie do przedszkola i pyta się, proszę panią, czy moje dziecko było grzeczne? Ja mówię do niej, panie dziecko jest zdrowe, było zdrowe. Co to znaczyło? To znaczy, że to dziecko ma swoje prawa. Każdy jest inny. Jedno dziecko potrzebuje, żeby być zdrowym, bo ciągle wracamy do tego stanu umysłu i stanu ciała. Jedno dziecko potrzebuje usiąść w kąciku, tak samo człowiek dorosły, i czymś się zająć, po cichu, sam ze sobą. Inne potrzebuje wykrzyczeć się, wykrzyczeć jakieś takie swoje stany, swoje lęki, swój niefajny jakiś dzień. Każdy ma inne w tym momencie potrzeby, więc rozhuśtaną energię, ja tu powiem o poczuciu bezpieczeństwa. W jaki sposób ja sobie radziłam w tym momencie z dziećmi, gdzie każde dziecko było inne, każde miało inne potrzeby, a byliśmy w sytuacji, kiedy trzeba było te dzieci chwycić, żeby nic się nie zadarzyło, bo to była odpowiedzialność za żywą istotę. I w tym momencie konsekwencja, ustalenie zasad i takie prowadzenie, takie zawsze byłam stanowcza i uśmiechnięta. I to było właśnie takie dla tych dzieci takie poczucie bezpieczeństwa, że to, co ja mówię, nie jest karą, nie jest nagrodą, tak ma być, bo ja tak wiem. Natomiast jeśli się znajduję w tłumie, jestem na przykład, była taka sytuacja, gdzie byłam w przedziale, jechałam pociągiem, była sytuacja, że było trudne zdarzenie, coś się zadarzyło i była totalna histeria w pociągu, czyli było, czy jakiś człowiek z pociągu wyskoczył, taka była sytuacja. I siedziałam w przedziale i nie było we mnie żadnej reakcji i to nie wynikało z obojętności na zdarzenie, to raczej wynikało z tego, że ja wiedziałam, że ja już w tym momencie, co ja mogę zrobić, ja tak naprawdę nic nie mogę zrobić, ja tego człowieka nie spotkałam wcześniej, nie rozmawiałam, on był sam, ten człowiek był sam ze sobą, miał problem, zdarzyło się, więc ja już tu nic nie mogę zrobić. W przedziale była taka totalna histeria, każdy miał jakąś reakcję. Natomiast mój spokój i brak reakcji spowodował, że ja nie wiem, po 15 minutach ludzie po prostu się wyspokoili. Była dziewczyna, która zasnęła. Taka sytuacja też była. Poukładanie energii wynika też z wewnętrznego spokoju człowieka. Z tego, że widząc drugiego człowieka, nic na jego temat nie myśli, nie ma na jego temat żadnej oceny, nie określa go, akceptuje w całości tego człowieka, tak jaki on jest. Niezależnie jak jest ubrany, jak wygląda, co mówi, co robi, wysłuchuje się tego drugiego człowieka. Ten człowiek ma jakąś swoją opowieść, ma jakąś swoją historię. Są ludzie, którzy przychodzą zdenerwowani, zbulwersowani, są agresywni. I w tym momencie tylko i wyłącznie spokojna rozmowa, pewność, pozwolenie temu człowiekowi, żeby, no oczywiście, żeby zachował się w granicach agresywnych, w granicach jak gdyby w takich ustalonych zasad. Zresztą w takim wewnętrznym spokoju człowieka nie zdarzają się sytuacje, że pojawia się człowiek, który jest agresywny i tak dalej. No właśnie, ja chciałam o to zapytać, jacy ludzie do Pani trafiają? Jacy ludzie? Tak. Czyli z jakimi problemami do Pani przychodzą? Z bardzo różnymi. To są problemy osobiste, relacji z najbliższymi, problemów z relacja z najbliższymi. Nie ma takiego problemu, którego by ludzie, nie wiem jak mam na to odpowiedzieć, czyli to są wszystkie możliwe problemy.
związane z biznesem, z relacją, z chorobą, ze śmiercią bliskiej osoby, z pogodzeniem się z jakąś sytuacją, której się nie chciało, a którą się spowodowało, i szukają rozwiązania, szukają odpowiedzi, podpowiedzi. Rzadko kto chce zrozumieć dlaczego. Jest to za trudne najczęściej. Ale czy zdarzało się w Pani, no nie wiem, to nie jest chyba praca, w Pani zajęciu tutaj, tak, sukcesy, ewidentne sukcesy, że potrafiła Pani kogoś wyprowadzić na prostą? To znaczy ja tego, to przypisałabym sukces osobie, która przyszła, że super, ta osoba sobie poradziła z tą informacją, której przekazałam. Nieraz to są trudne informacje, trudne nawet do zrozumienia, bo jest trudno opisać słowem myśl, którą się chce człowiekowi przekazać, bo słowo jest takie, jakie jest, prawda? Jest po prostu, jest trudno określić słowem myśl, którą się chce przekazać człowiekowi, więc jeśli człowiek przychodzi i nieraz są to rozmowy 2-3 godziny trwające, gdzie przekazuje tylko jedną myśl i ktoś tą myśl chwyci i będzie wiedział, co ma z tym zrobić i wyjdzie uśmiechnięty, to ten człowiek odniósł sukces. Ja się tylko mogę cieszyć, że ktoś mnie zrozumiał.